notorycznie dostajemy od Was masę pytań, dlaczego, po co, jak to działa, jak to wygląda, w ogóle z czym to się je. Więc właśnie po to robimy ten odcinek, żeby Wam wszystko pokazać od środka. Basetag jest tutaj, czyli w Łodzi. Na rewolucji 1905 roku numer 45! Centralna Polska, centralna Łódź, wszystko centralne. Proszę bardzo. Często zauważyliśmy to, że jak do nas już przychodzicie, to pierwsze drzwi, jakie Wam się ukazują, to są te i próbujecie tędy wejść. I pamiętajcie o tym, tędy nie wchodzimy. Wchodzimy tam, gdzie jest nasz potykacz. Mamy w ogóle najlepsze potykacze w Polsce. Nieprawdopodobnie, tylko ja o tym wiem, bo zobaczcie, jaki jest piękny z tej strony, a z drugiej strony jest jeszcze piękniejszy. Jak widzicie, tutaj mamy Summer Academy i wszystkich bambików zapraszam, jeżeli chcecie sobie pograć w CS-a, Fortnite'a, albo w jakieś inne gierki. No. Tutaj jest wejście, bo po pierwsze są drzwi, po drugie są godziny otwarcia, po trzecie jest zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów. Wodę możecie wnosić, pamiętajcie o tym. I honorujemy też kartę łodzianina, jak masz kartę łodzianina, to masz też zniżki, więc pozdro. Jak już wiecie, to jak widzicie, waszym oczom ukazuje się piękna recepcja, na której zazwyczaj siedzi Aleksy, który się teraz schował. Właśnie się pojawił Adam albo ktoś inny, zależy jaki dzień, jaka godzina. Mamy tutaj mnóstwo snacków, mnóstwo słodyczy. Mamy też piękne napoje, piwka smakowe, niesmakowe, zerowe, niezerowe, monsterki, pamiętajcie, tylko dla dorosłych. I wiele innych rzeczy, które musiałbym tutaj wam chyba godzinny odcinek zrobić, żeby opowiedzieć, tak? Dobra, to idąc dalej, wchodząc na recepcję, po prawej stronie od razu ukazują się nasze naklejeczki, przypinki, bluzy, wszystko co możecie u nas kupić, butelki, czapeczki, dużo tego jest. Zapraszam dalej. Tutaj jak widzicie mamy naszą całą recepcję, aktualnie jest duży burdel, ponieważ dużo osób przychodzi na zmianę, dzisiaj nagrywamy, robimy różne inne rzeczy, ale ogólnie jest pięknie, schludnie i czysto, jak się otwiera oczywiście. I tutaj mamy różne inne szafki, klucze i klucze. Inne rzeczy, które musimy tutaj schować i nikomu nie pokazywać. Ostatnio zainwestowaliśmy w takie fajne jelly fruity i jelly strawsy i powiem wam, że o tak po prostu zeszły, muszę już domawiać i tak naprawdę to odłożyłem, żeby spróbować, bo tego jeszcze nie jadłem, więc teraz co zrobię. I musisz powiedzieć. No to musisz włożyć do buzi. Całe? Całe i musisz przegryć, żeby ci pękło. Co ty gadasz? No. Myślę, nie wiecie do buzi. Nie no, zmieścicie, ty masz fajny pysk, ja widziałam. Serio? No. Dobra. To ma jakąś galaretkę. Niebieskie, fajne. O smaku niebieskiego, mój ulubiony smak. To w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ to można jeść w dwóch sposobach. Pierwsze jest po prostu, że otwieracie i jecie, jest to taka fajna galaretka. A drugie możecie sobie to zamrozić. I wtedy to jest taka zamrożona galaretka. W obydwu przypadkach mi to bardzo smakuje. Może bardziej zamrożone lepsze. U nas możecie kupić obydwie wersje. I teraz zjem sobie to. Czekasz? Tutaj. No. Widzicie? To jest taka galaretka płynna. Czekaj, nie widać, nie widzicie. Widzicie to? To jest taka galaretka płynna. Byś cały, żeby się zadowolić ten sposób. Daj polecajkę. W ogóle obczajcie to. To już mieliśmy strasznie długo czasu i tak dalej, ale wyglądało mega słabo. Teraz mamy to oświetlone, mamy fajnie to zaaranżowane. Widzicie to wszystko i normalnie ja tak czasem stoję i tak patrzę i myślę, naprawdę fajnie to wygląda. No, jak widzicie, to jest nasz merch, możecie go u nas kupić. To nie jest nasz cały merch. Mamy go dużo więcej, w dużo różnych innych kolorach, w czarnych, szarych i nie tylko. Więc możecie wejść na naszą stronę albo przejść w lokalu, jakie mamy. Cztery. Będziemy iść? No. Dobra. A few moments later. Cztery. W Basetagu posiadamy... A gdzie ty idziesz? A do tyłu. No to a gdzie? A ja do przodu. W Basetagu posiadamy 7 sal, 4 małe po 12 komputerów i 2 duże po 20 komputerów, co daje łącznie nam bardzo dużo komputerów. Wszystkie sale nie są odpalone od rana, ponieważ nie chce nam się ich sprzątać, więc odpalamy jakieś 3, żeby każdy znalazł do siebie miejsce. Bambik Room, jak widzicie tutaj przykładowo mamy 12 komputerów, to jest mała sala i aktualnie siedzą tutaj 3 osoby, więc jeszcze jedna się na pewno zmieści. Zapraszam do środka. Sala wygląda tak. Mamy komputery, mamy monitory, mamy słuchawki, klawiatury, myszki, podkładki, biurko i fotel.
więc wszystko co potrzebujecie. Jak widzicie, to jest tablica, może kojarzyć wam się ze szkołą, ale nam kojarzy się z FaceTagiem. Na tej tablicy zapisujemy zwycięzców. Nie, nie zapisujemy. Nie. Podpisujemy się. Dobra, jak widzicie, to jest tablica. Tablica może kojarzyć wam się ze szkołą i kojarzy się z FaceTagiem. Aktualnie jest pusta, bo czeka na wasz podpis. Na wasze. Ponieważ czeka na wasze podpisy. Po pierwsze, to jest Tyci Błażej. No face, no case. Pamiętajcie o tym. I kiedyś używaliśmy tego jako miarka dla dzieci, którzy chcieli kupić Monstera, ale teraz jest to nieaktualne, ponieważ jest od 18 lat. I tak, i się teraz kupują. No, ale patrzcie tutaj. Mamy bliżej nieokreśloną postać, wygląda jak super bohater, ale nie wiadomo co to jest. To jest Adrianna, to jest Aleksy, to jest Domański. To jest Domański. To są w ogóle Pokemony. Super rysunki, Pokemony. To jest Ada, to jest Adam, to jest Adam we włosach z koszulki z TikToka, możecie kojarzyć. To jestem ja, to jestem ja, to jestem ja, to jestem ja i to jestem ja, ale ten jest super. Ten jest super, mega mi się podoba, bo wygląda tak cool i w ogóle jak ja cały. To jest kibel. Kibel jak kibel, ale powiem wam od razu, ma zamek magnetyczny, więc jak go przekręcacie, to magnes sam łapie i się zamyka. Nie musicie wołać, że się toaleta zepsuła czy coś takiego, bo tak, ona działa po prostu i tyle. Bo zawsze się pytają. Toaleta się zepsuła, toaleta się zepsuła. Dzieci nie zamykają. Popcorn robimy. Aktualnie znajdujemy się na arenie, która przez 3 lata Basetaka przechodziła bardzo wiele. Na początku były tu komputery, później nie było nic, później były konsole. Ale nie było telewizorów, więc ludzie grali na konsolach bez telewizorów. Były jakieś randomowe kierownice, monitory, w ogóle dziwne rzeczy. Później stało sobie tu jedno krzesło, konsola, telewizor. Nie, kurwa! A teraz jak widzicie, ta arena żyje, tak? Ten tip tej życie. Praktycznie skończyliśmy remont, mamy takie fajne kraty, na których będziemy też montować LEDy. Taki LED jest zamontowany za nami. Zaraz możemy przejechać kamerą i wam pokażę. I też będą kolejne tej zmiany. Prawdopodobnie tutaj, gdzie aktualnie siedzimy, pojawią się jakieś zmiany, ale to wkrótce wam pokażemy, jak to będzie wyglądać. Nadal znajdujemy się na arenie, ale tutaj mamy taki punkt Bieda Edition, gdzie mamy jakieś planszówki, mamy jakieś beczki, ale tak naprawdę nie wiemy, co to jest i dlaczego. Z planszówek korzystają wasi rodzice, kiedy się nudzą, kiedy was tutaj przyprowadzają. A tutaj będzie remoncik i będzie to inaczej wyglądało. Jest jakieś Monopoly, 7 cudów świata i karty pozdrow. Mamy turnieje, mamy wydarzenia, ale mamy też mini wydarzenia. Czasem możecie sobie przyjść na przykład we wtorek, zakręcić kołem i dostać 3 godzinki albo Oreo, albo bluzę, albo cokolwiek. Ja teraz nie patrzę, ale prawdopodobnie wylosowałem jedną godzinę. Pozdrow. 30 minut. To prawie. Jak pewnie wiecie, a wiem, że nie wiecie, od jakiegoś czasu mamy takie zapiekanki. Bo szczerze, nie chciało mi się już słuchać, tak trulicie dupę, że mamy tylko pizzę, że mamy tylko tosty, nic się uda z nie na zjeść, więc je wprowadziliśmy, przyjdźcie i spróbujcie sami, mi smakują i są git. Basement, piwnica, piwnicoszen, piwnicoś tam, zapraszam do środka. Jak widzicie, jest tutaj ciemno, ale kiedy zapalimy światło, jest już jasno. I schodzimy na dół. Też jest ciemno, chociaż o, tutaj widzimy Aleksego, tutaj coś robi, chyba szykuje coś na karaoke. I na chwilę muszę mu przeszkodzić, zapalę światło. Nie! W tej piwnicy jeszcze dużo nie ma, ale na pewno jest więcej niż było wcześniej. Uważaj! Nic nie ma, ale jest więcej niż było wcześniej. Teraz szykujemy się do karaoke, które będziemy mieć jutro, czyli 21 czerwca o godzinie 20. Powoli dokładamy jakieś nowe rzeczy, aranżujemy tą przestrzeń. I tak, mamy bar na razie wypożyczony, ale będziemy mieć swój taki duży, fajny i tak dalej. Kiedy? Za około 1,5 miesiąca, 2 miesiące, bo tutaj stolarz musi się wyrobić. Tutaj mamy takie fajne stoliczki barowe, mamy nagłośnienie, mamy projektor, więc tutaj będzie odbywać się karaoke, ale też planujemy dużo innych rzeczy, może jakieś rap battle, może jakieś stand-upy, może jakieś inne rzeczy. Dokupimy też jedną konsolę, może Nintendo, może jakaś inna, gdzie będziecie mogli sobie rozwalić na pufach. Będziecie mogli się rozwalić na pufach i pograć sobie, co się gra na Nintendo. W Mario Kart. Mario Kart, super gierka. No i wyobraźcie sobie, stoję tutaj z pikiem, z drineczkiem, leci karaoke, jakieś gołe baby w tle i jest super. Nie chcę nic mówić, ale to w piątek o 20 w Basetaku. Pamiętajcie, jak macie małą atrakcję w Basetaku, zawsze możecie wsiąść na rower i stąd pojechać.
Podsumowując, nie ma czegoś takiego jak Basetag. To jest tylko iluzja, a ten filmik został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nie ma takiego miejsca, w ogóle nie istniejemy, a ja też jestem wygenerowany i właśnie znikam. Haha, żartowałem! Jednak to jest prawdziwe, możecie wpadać i grać i w ogóle się dobrze bawić, wow!